Po lotach w Oberstdorfie skoczkowie wybrali się na tournée po Skandynawii, rozpoczynając od szwedzkiego Falun, znanego choćby z Mistrzostw Świata w roku 1974. Adam Małysz na tej właśnie skoczni odniósł pierwszy istotny sukces w życiu, zajmując drugie miejsce w oglądanych zawodach Pucharu Świata w roku 1996 za najlepszym wówczas na świecie Słoweńcem Primożem Peterką. W Falun roku 2001 Adam Małysz był już oczywiście najlepszy.